Monika Suder, dzień dobry, zapraszam na rozmowę Echo 24. Jesteśmy tuż przed Nocą Świętojańską, w wyjątkowym czasie, zwłaszcza jeśli chodzi o Ośrodek Postaw Twórczych Zamek. Ze mną przedstawicielka tegoż, Agnieszka Rapier. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Dobrze powiedziałam, ważne święto, Noc Świętojańska w zamku, bo będzie się działo, tak? 40 godzin, powiedziałeś, że obliczyłeś, że 40 godzin aż atrakcji. Tak jest, 22 czerwca Noc Świętojańska jest dla nas bardzo ważna, ponieważ nasz adres to Plac Świętojański 1, Wrocław Leśnica. Więc to jest święto, które w Leśnicy obchodzone jest od lat 70. Zawsze nawiązujemy do tych tradycji słowiańskich, prasłowiańskich i próbujemy na nowo je zaszczepić wśród naszej publiczności. W tym roku, ze względu na remont tarasów, musieliśmy troszeczkę zmienić formułę. Ale tak naprawdę chcieliśmy. Ale rozwinęliście dzięki temu trochę formułę. Dokładnie. Okazało się, że w momencie, kiedy rozstrzygały się przetargi na remont tarasów, zagrożony był ten termin. Okazywało się, że te prace wejdą już w czerwcu i w tym momencie weszli do akcji nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele z osiedla i zaprosili nas do swoich lokalizacji. I w ten sposób mamy 4 żywioły, a miejsc aż 6. I w każdym z tych miejsc troszeczkę inaczej będziemy celebrować tą wyjątkową noc. Najdłuższy dzień w roku. Jakie żywioły? Jak możesz po kolei powiedzieć, aha, mamy 4 żywioły, woda, ogień, ziemia i powietrze. Tak gdzie jest. Woda, gdzie ogień? To tak trochę może zmylić, ale to tutaj Agnieszka dokładnie Państwu opowie, dokładnie, że ten ogień trochę mnie też zmylił, ale to wszystko ma swoje uzasadnienie. No właśnie, ziemia, ten podstawowy żywioł w Starej Garbarni i to jest punkt programu, który zaczynamy najwcześniej od godziny 10:00. Tam zapraszamy na piknik śniadaniowy. Tam będzie gimnastyka na rozgrzewkę, warto się zapisać, zarezerwować miejsce i tam będą atrakcje dla dzieci. Będzie koncert, będzie spektakl, wszystko inspirowane właśnie wierzeniami słowiańskimi. Tu ziemia. Po drugiej stronie rzeki mamy przystań Złotniki i tam w przystani celebrujemy ogień. Tam też działania przez cały dzień, można skorzystać ze spływów, które oferuje przystań, a my jako zamek organizujemy w tym miejscu warsztaty wyplatania makram oraz koncert sitartronik. Ale też ogień, tak? To nie przez przypadek ogień. Mnie to właśnie zdziwiło, że jest tak, przystań, powinna być woda, a jest ogień. Ale tam będzie ognisko, trochę ze względów organizacyjnych, najłatwiej. I bezpieczeństwa też pewnie, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc tam będzie można przyjść i ogrzać się w ogniu. Natomiast wianki, wodę, bo wianki wiążą się z wodą, tak? Plecie się wianek po to, żeby wywróżyć sobie szczęście, rzucając go w nurt rzeki, w zależności od tego, w jaki sposób on płynie, czy nie płynie, taką przyszłość nam zwiastuje. I na przykładce od ulicy Jeleniogórskiej, to jest w głębi parku. Przy zamku. Przy zamku, za zamkiem jeszcze. Myślę, że leśniczanie znają to miejsce, można dojść z różnych stron. W tym miejscu będziemy mieć warsztaty plecenia wianków, taki nasz must have, taki najbardziej tradycyjny punkt programu. Tam będą też warsztaty dla dzieci, tam będzie też gra terenowa dla dzieci. Stamtąd też wyruszymy po tym, jak rzucimy wianki, w tym roku odwrotnie. Najpierw rzucamy wianki, a później ruszamy radosną paradą razem z kapelą taneczną Wichajster. Ruszamy na potańcówkę. Znaną już kapelą, bo tutaj jak byłaś w studiu, to mówiłaś wcześniej o tej kapeli. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak Agnieszka Rapier była tutaj w przebraniu. W listopadzie. Tak, w listopadzie, tego ja akurat nie pamiętałam, w przebraniu i ta kapela Wichajster, która też jest taką kapelą rekonstrukcyjną, można powiedzieć. Tak. Tak, wykonują utwory takiego miejskiego folkloru, inspirowane miejskim folklorem z Międzywojnia. Myślę, że to będzie naprawdę długi wieczór. Mam nadzieję, że będziecie się Państwo dobrze bawić. Bo też wizualnie będzie to wyglądało bardzo ciekawie, nie tylko muzycznie, ale też wizualnie, tak, prawda? Tak,
Tak, zachęcamy też do właśnie strojów odpowiednich, takich właśnie inspirowanych dawnymi wierzeniami. Tam w najbliższej okolicy parku jest również pawilon ESK, w którym też będą punkty programu związane z Nocą Świętojańską. Tam będą warsztaty inspirowane kwiatem paproci. Nikt nie wie, jak ten kwiat wygląda, więc... Podobno zakwita tylko w Noc Świętojańską. Zakwita właśnie, tylko tak? Raz, tak. Tam będzie też taki koncert relaksacyjny na handpanie. To taki bardzo oryginalny instrument, warto przyjść, przyjrzeć się. Tam będą też warsztaty jogi, generalnie taki slow life, wypoczynek. Myślę, że to będzie dobre miejsce właśnie, żeby tak spokojnie, w spokoju odpocząć. Czyli tu jest ten żywioł wody przy tak. zamku. I też w tej okolicy z osiedla malowniczego startuje gra terenowa pod nazwą Uroczysko. Na tą grę już trzeba się zapisać. Tam będą nagrody dla tych osób, które będą najbardziej zaangażowane w drużynie przez osiedle malownicze, przez Las Mokrzański, przez Park Leśnicki. Będziemy docierać do właśnie Parku Leśnickiego na finał tej gry, a po drodze spotykać różne punkty, różne zagadki. Myślę, że będzie to też ciekawa forma spędzenia czasu. I ostatnim punktem to Leśnickie Centrum Spotkań. Złotnickie Centrum Spotkań, przepraszam. I powietrze. I żywioł powietrze. Tam będziemy budować latawce, które mamy nadzieję, że pofruną też w pięknej paradzie. Tam będzie też koncert chóru osiedlowego Wokalinea. Przepięknie dziewczyny śpiewają, zaprezentują się tam też nasi uczestnicy zajęć zamkowych. Dziewczyny, które ćwiczą taniec u Ani Blachy z Pruch. I dziewczyny, które ćwiczą wokal u Agnieszki Pulkowskiej. Tam też warsztaty bębniarskie, to też fajna, myślę, atrakcja dla osób już doświadczonych, które już może uczestniczyły w takich warsztatach, ale też dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił. Zapraszamy, a na koniec właśnie koncert bębniarski, więc myślę, że dużo różnorodnych atrakcji, że każdy spotka tam coś dla siebie i rodziny z dziećmi, i osoby chcące potańczyć, i osoby chcące po prostu w spokoju odpocząć. Myślę, że też takie atrakcje znajdą dla siebie. No i ten weekend, bo tutaj mówimy o programie sobotnim, 22 czerwca, 23 Dzień Ojca, więc taki weekend rodzinny, można zabrać ze sobą tatę i pokazać w Dzień Świętojański, że można spędzić, w Noc Świętojańską właściwie, a tutaj Dzień Świętojański, bo zaczynamy od rana, spędzić razem czas. Ale skąd pomysł na cztery żywioły? Jak to się wydarzyło i czy wcześniej też to było powiązane z żywiołami? Tak, tu warto wspomnieć, że jest to impreza miejska, że jesteśmy włączeni w program Święta Wrocławia, więc tych wydarzeń w okolicach Dnia Taty jest jeszcze więcej. Żywioły, szukaliśmy inspiracji takiej słowiańskiej. Chcieliśmy, żeby pomimo tej różnej lokalizacji, różnego charakteru też tych miejsc, żeby nas coś połączyło. No i uznaliśmy, że właśnie ta woda, ta ogień, ziemia, powietrze, że to nam się też świetnie zgrywa z warsztatami, które zaproponowaliśmy. No i stąd w tym roku cztery żywioły. Który raz już organizujecie Noc Świętojańską? Jak wyglądało w poprzednich latach? Bo to zapewne z roku na rok wygląda trochę inaczej, no bo są nowe inspiracje, nowe pomysły, wyciąga się jakieś wnioski z poprzednich lat. I jak to się wpisało już w lokalną społeczność, ta impreza? Noc Świętojańska w Leśnicy jest organizowana od lat 70. Te ostatnie imprezy, które były organizowane przez OPT Zamek, wcześniej przez Centrum Kultury Zamek, miały charakter takiego pikniku rodzinnego z dużym akcentem na koncerty, na muzykę oraz właśnie na taką paradę świętojańską, która zawsze wyruszała spod zamku w stronę rzeki.
I to było takie działanie, które widzieliśmy, że bardzo aktywizuje mieszkańców, że ludzie przychodzili z własnymi wiankami pięknie przyozdobionymi, że bardzo często przychodzili specjalnie na tą paradę, aby wyjść nad tą rzekę, właśnie aby rzucić ten wianek. No i ten rok nam pokazał, że to jest święto osiedla, że to jest tak wpisane to świętowanie w tą najdłuższą, w ten najdłuższy dzień w roku. To świętowanie jest tak wpisane w charakter leśnicy, no, że właśnie no, sami mieszkańcy, nasi sąsiedzi, przyjaciele zaproponowali, że no, chcą też w tym uczestniczyć. Tak? Także to jest bardzo budujące, że tak dużo osób, tak dużo organizacji włączyło się. Tutaj nie wspomniałam jeszcze o ważnym naszym partnerze, czyli Radio Osiedla Leśnica. Ale również Liga Ochrony Przyrody włączyła się również ze swoimi warsztatami, ze swoim stoiskiem, też będą obecni na tym wydarzeniu. A co jest taką nowością, jakbyś powiedziała, że w tym roku największą nowością, która może zaskoczyć osoby, które przychodziły często, a teraz, o super, jest coś takiego. Myślę, że nowością to będzie ta mobilność, to, że jest możliwość zobaczenia też leśnicy, zobaczenia Złotnik, Stabłowic, tych naszych przepięknych osiedli. Dużo osób, takie mamy sygnały, tak zresztą pokazały też ankiety, które robiliśmy kilka lat temu. Dużo osób przyjeżdża do nas z Wrocławia, z okolic i niekoniecznie, nie do końca zna też topografię naszego osiedla, które jest przepiękne. Leśnica jest wpisana do rejestru zabytków, więc naprawdę jest gdzie spacerować i myślę, że ten dzień będzie też takim miłym odpoczynkiem, że to niekoniecznie będzie taka typowa, duża impreza, na której jest głośno, na której koncert, tak, jest koncert i nic więcej, tylko że tutaj mamy naprawdę cały wachlarz zajść. Warto zarezerwować sobie naprawdę sporo czasu. Pamiętajcie, 40 godzin programu. Ale też doby zabraknie. Doby zabraknie. Nie można być równocześnie w dwóch miejscach. Ale to jest też szansa na to, żeby pokazać, co robicie na warsztatach, co robią uczestnicy warsztatów, no bo przecież w zamku ciągle coś się dzieje, robicie różnego stałe typu. Stałe zajęcia. Są stałe zajęcia, jest to szansa na to, żeby pokazać. Może ktoś zobaczy i będzie chciał przyjść na przykład. Można się pochwalić, prawda? Tak, dokładnie. Mamy nadzieję, że tutaj te, no głównie warsztaty plastyczne, ale też warsztaty muzyczne, taneczne będą miały możliwość zaprezentowania się. Więc mamy nadzieję, że niektóre osoby znajdą inspirację i wrócą do nas później we wrześniu. Ile trzeba zarezerwować czasu, żeby przebiec przez wszystkie żywioły? No wiadomo, że nie mamy 40 godzin i równocześnie w dwóch miejscach nie możemy być, ale można zacząć o godzinie 9 w starej garbarni, tak? O 9 startują spływy na przystani, o 10 startuje stara garbarnia z piknikiem śniadaniowym, 10:30 gimnastyka. Ja myślę, że warto zajrzeć na mapkę. Mamy pięknie przygotowaną mapkę i zajrzeć na program. Tutaj ja Państwu pokażę, jak wygląda taka ulotka. Ona jest też w wersji elektronicznej na stronie internetowej. Tu jest mapa, a tutaj są wszystkie atrakcje z wypisanymi oczywiście żywiołami, jaki żywioł, pod jakim żywioł. Tak, jaki żywioł w którym miejscu i można zacząć od spływu albo zacząć od śniadania. I do której się bawimy. Do 22 trwa potańcówka, przystań Złotniki zaprasza jeszcze na afterparty, więc zobaczymy. Zapraszamy serdecznie 22 w noc świętojańską, noc, a właściwie dzień świętojański, bo zaczynamy od śniadania. Ośrodek Postaw Twórczych Zamek w Leśnicy, ale nie tylko, ale również Złotniki, a moją gościnią była Agnieszka Rapier. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. A ja dziękuję Państwu za rozmowę i do zobaczenia.